Cześć, witam Was na filmie. Chciałbym się trochę pochwalić. No tu lekkie zakupy były. Z różnymi monetami obiegowymi. Nie mam jak tego tak pokazać, ale jest tutaj trochę tego. W większości PRL-e. Aczkolwiek trafiły się też monety z międzywojnia. Tak jak tutaj, piękny grosik, 28 rok, ma jakieś tam lekkie zabrudzenia, ale jest naprawdę ładny. Czy to nie ten wziąłem, co trzeba? No nie ten wziąłem. To nie ten. Nie widzę tu jak ten. O, to ten był. Tak, o, tu już widzicie. Jest dużo ładniej wygląda to. Jednak kamera poprawia wygląd. W stanie około minus UNC. Ma tam jakieś po prostu zabrudzenia, aczkolwiek nie widać śladów obiegowych. Dwie piąteczki, jedna dwójeczka, dziesięć, dziesiątki, dwudziestki do złotówki, pięćdziesiątki z międzywojnia. Ale to możecie tam zobaczyć sobie. I z takich ładniejszych, co tu jeszcze się trafiło, to te 5 groszy. 49 rok. Muszę sobie to obejrzeć pod lupą dokładnie, bo na oko jest naprawdę bardzo ładna moneta z taką jakąś patyną, coś tego. Tu widzę pod tym, tu coś się dzieje w tym miejscu, aczkolwiek moneta jest na oko bardzo ładna. Nie widać jakichś głębszych rys. Możecie zauważyć tutaj też na filmie. Tak samo tutaj. Gdzieś tam delikatnie wyskakują. Ale tak to bardzo ładnie. Z ciekawszych, co się trafiło. Dwuzłotówki. Z PRL-u. Dwie takie same. Jest to rok 78. Oczywiście obiegowe są to monety, także są brudne i tego, ale dwie monety z 78 roku i są to bez znaku mennicy. I nakład jest 2 miliony 600. W Leningradzie wybijane, ale wiem, że tu gdzieś miałem, tylko się normalnie zakałapućkałem i nie wiem, gdzie to jest, bo jeszcze miałem, jeszcze chwilę temu miałem taką samą monetę, nawet sobie to sprawdzę, czyli sekundę, bo ja wysłałem zdjęcie tej monety ze znakiem mennicy również, ale muszę się upewnić. A nie, przepraszam, to była inna moneta ze znakiem. To mam dwie bez znaku mennicy. I również ciekawszych, co jeszcze Wam tu mogę pokazać. Tu sobie przełączę tylko szybko myszką. A tu Wam... Szybko, gdzie tu jest? Tu. Ale się zakręciłem. Tu, to dwadzieścia groszy tu mamy. Zaraz Wam pokażę, co my tu mamy z 20 groszówek. Miałem sobie poukładać, ale mówię, już długo mi zeszło na
na odkładanie tego wszystkiego, układanie. I wziąłem, po prostu włączyłem kamerę, mówię, zacznę już nagrywać. Także to jeszcze, o, stuku puku. Sporo monet jest w workach, bo tak jak tu mam, zaraz, 49 roczniki, no to wiadomo. Mamy 20 groszy. Ja se tu przełączę, żeby żadnych złych informacji nie podać czasem. Ja tu przełączyłem to se tu. 20 groszy. Zaraz wam pokażę. Bardzo fajne. Dwadzieścia czy 10? Już mi normalnie się ciepło robi, aczkolwiek też 20,73 bez znaku mennicy, bardzo ładna. To mi się przyda, bo moja jest dojechana. Tu mam 73 i 73 ze znakiem mennicy, już nieco gorsza. Aczkolwiek no, dojdzie do kolekcji. Z ładniejszych monet jeszcze mogę pokazać, gdzieś tu były. Oczywiście złotówki, 80 rok. Jest 86. Ze złotówek też fajna wpadła. Mam 85. 85 gdzieś to miałem. Tak se, a, leży tu przed tą kubką, ale telefon mi zasłaniał. Też trochę, już jak widać, dojechana, gruba rysa tutaj. Ale 82, gruba data. Nie widzieć nic wielkiego, aczkolwiek cieszy oko. Sporo skrętek jeszcze znalazłem. Ale to muszę jeszcze przekalkulować wszystko, bo wiadomo, jak się kręci co chwilę tą monetą, to jednak tutaj trochę to wychodzi. Miały być same polskie, a wpadło 1/4 guldena holenderskiego i 10 ore duńskie. 81 rok. A gulden jest, nie spojrzałem, 67. Także jeszcze się w klimat PRL-u łapiemy. Co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Sporo rybaków. Oczywiście w większości 59 roczniki. 74. Tak, 74 i 59. No, 74. 59, 74, 74 i tutaj 59, tak jak mówiłem. To samo jest, praktycznie ta sama sytuacja z 2 złotówkami. Tych jest jeszcze więcej. To jest wszystko to samo. 74, 58, 60. Także, ale było z czego wybrać. Oczywiście coś mi się tam udało wyciachać. Zaraz wam tu pokażę, co mi się tu zakręciło. 20 groszy. Mam odłożone w tych kopertkach plastikowych. Na przykład tak jak tutaj. Teraz mi to nie będzie chciało wychodzić. Bardzo ładne stany. 74, 2 złote. Tutaj już trochę gorzej to jest, aczkolwiek i tak ładnie wygląda. W fajnym stanie też 20 złotych, jak już widzicie. 73 rok. Też miło się na nią patrzy. To sobie zaraz tam pochowamy. Dwóch królów,
Zobaczę, czy mam. Moje są gorsze, bo jakiś czas temu wymieniałem, także dwóch Bolesławów mamy. W naprawdę świetnym stanie. Tu są trochę jakby gdzieś. A czy to worek jest? Czy to ten plastik tak już daje, bo już normalnie. Nawet ich jeszcze nie wyciągałem, bo akurat ich dwóch to miałem w tym plastikach. Przetarty jednak jest. Acie kocie. Widzicie, jest przetarty, ale tutaj jak najbardziej bardzo ładnie to wszystko chodzi. A ten drugi? Myślałem, że to worek, ta kopertka plastikowa, jednak nie. Ten też jednak zrysowany, aczkolwiek dalej ładny. Tych to na pewno sobie zostawię. Co my tu mamy jeszcze? Mamy rybaka następnego, którego sobie odłożyłem. Fajnie czytelny rybak. Bez problemu, wszystko, orzełek pięknie widoczny. Data fajnie jest, jakby trochę jest z dołu, data jest trochę dociśnięta za bardzo. Tu mamy jeszcze następnego rybaka. Obejrzymy sobie tutaj. Coś tam zostało po tym, pozostałości po nim, aczkolwiek tutaj jest bardzo ładnie to wygląda. 73 rok. Fajnie wygląda i na pewno pójdą do upgrade'u. No i oczywiście 2 złote. 88 rok, ale tu już was nie będę męczył. Co mam jeszcze? To była ta jedna paczka ogólnie. To są dwie, tylko że mam to jeszcze tutaj, tak o pokażę. To jest druga paczka, którą dostałem. Każda jedna moneta zapakowana w oddzielny worek z karteczką. Ale żeby tego już tak nie przedłużać. Najładniejsze z tych, które tam były. No to oczywiście znowu 87 rok. Złotóweczka, to wiadomo, że to jest się najładniej, najwięcej ich najładniejszych zachowało. No i tu mamy nasze aktualne obiegowe. Widzicie, moneta też w super stanie jest, można powiedzieć. Jak na rocznik jej. Mam 92 rok. Jakieś coś tam. Ma jakieś przetarcie delikatnie tam, widzicie, aczkolwiek większych niuansów nie widać na monecie. Także ta moneta na pewno leci do kolekcji. Tutaj również moneta w super stanie. Jak widzicie, jakaś patyna czy coś tu jakby zachodzi, widać odciski palców. Ale tak oto, no mówię, no, nie widać za wiele takich tragedii, jakichś wytarć mocniejszych obiegowych. Także te monety na pewno idą. No i ostatnia ze złotówek, która mi się trafiła. Znaczy była tam jeszcze złotówka 90 rok, ale to już obiegowa. Aczkolwiek nie jest taka tragiczna. Mam bardzo fajną 91 z lekkim niedobiciem tutaj napisu. Jak widzicie, odróżnia się ten napis. Nawet jak pod kątem biorę, to on jest płytszy tutaj w górnej. Napolita i Pols. Tu jest taki płytszy ten z każdej strony. Patrzyłem go też pod lupą, akurat tą monetę, i jest płytszy trochę. Także to jest to. Przepraszam. 10 groszy z podwójnym rantem. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Od góry bardzo fajnie widać ten podwójny rant. 2000 rok. I ostatnia moneta na dzisiaj. 20 groszy.
w prawnego oka już się pewnie rzuciło. Tak zwana ta końcówka blacha, aczkolwiek moim zdaniem bardzo fajna. Jak się przyjrzycie, nie jest tak konkretnie dziabnięta, że tutaj jest dosłownie na równo. Jest tylko ścięty, ta krawędź jest ścięta tutaj. Tu mocniej, tu inaczej, to właśnie widać bardziej to uszczypnięcie, to widać na tej stronie. Także taki destrukcik też. Za te monety nie zapłaciłem więcej. Najwięcej zapłaciłem za te złotówki. 91. Od 90 do 90 tutaj, którego było. Drugi do 94 zapłaciłem najwięcej, bo to wyszło mi 2,50 złotego za te monety. Tu jakieś jeszcze jagody wpadły. Takie o. No ale mówię, no muszę to posegregować, bo chłop mi to dał każdą monetę w jednym worku. Spoko z tymi złotówkami, ale no nie spoko właśnie z resztą monet, bo jednak trochę to upierdliwe będzie. Także dobra, bo to już bardzo długie wyszło. Ja dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Cześć.